W poprzednich odcinkach relacjonowaliśmy dla Was przebieg medialnej dramy pomiędzy Fagatą a Malikiem Montaną. Przypomnijmy, że duet, który swego czasu zdawał się świetnie dogadywać przy okazji współpracy w ramach Federacji High League czy wspólnego tworzenia muzyki, zakończył swoją znajomość, a z ust obu stron padły wzajemne oskarżenia o akty zazdrości względem ich nowych sympatii. Mamy w sprawie tej dramy małą aktualizację. Kilka dni temu Fagata nagrała TikToka, na którym informuje, że udała się do studia GM2L w celu zabrania stamtąd pozostawionych przez siebie rzeczy, a następnie pokazuje, uwaga, zniszczonego klapka, sugerując, że winę za taki stan rzeczy ponosi właśnie Montana, który miał udostępniać jej własność innym kobietom. No ale niestety sobie nie pochodzę. Malik, taka prośba, następnym razem jak będziesz jakieś moje rzeczy pożyczył swoim koleżankom, to zorientuj się, czy nie mają stopy jak Yeti, albo czy nie niszczą moich rzeczy przypadkiem specjalnie. Dzięki. W niedzielę Federacja Prime ogłosiła bohaterki kolejnego zestawienia na swoją galę numer 10 i będą nimi Gocha Magical oraz Marianna Schreiber, a więc zawodniczki, które już dwukrotnie miały zmierzyć się ze sobą na wydarzeniach organizowanych przez Federację Cloud. Najpierw przed galą Cloud 4 Zwierzyńska została aresztowana na zaledwie dzień przed galą, tuż po mediatreningu, natomiast kolejna próba zorganizowania walki miała miejsce niedawno. Panie miały zawalczyć na gali Cloud 6, która jak wiemy nie doszła i najprawdopodobniej nie dojdzie już do skutku. Z problemów Clouda postanowiła skorzystać więc organizacja Prime, która przyjęła obie panie do siebie i wzmacnia kartę walk na jubileuszowe wydarzenie na niecałe 2 tygodnie przed galą. Panie zawalczą w Formule K1 w małych rękawicach. Zaledwie dzień później Federacja Prime potwierdziła za pośrednictwem swoich social mediów roszady, o których dość mocno spekulowano w branży. Po korekcie w karcie walk Szachta zawalczy w K1 w piąstkówkach z Alanem Kwiecińskim, natomiast w main evencie gali Cassius zawalczy z Tazim. Panowie zawalczą rzecz jasna w boksie w dużych rękawicach. Pozostając w temacie Federacji Prime, w poniedziałkowy wieczór odbyła się transmisja programu z serii Ściana Płaczu, podczas którego poszczególni zawodnicy siadają w fotelu i mierzą się słownie z widzami telefonicznie łączącymi się ze studiem. Jako pierwszy w studiu pojawił się Cezary Oleksiejczuk. Już na początku programu został on spytany przez prowadzącego o swoje odczucia względem pierwszej konferencji i nie omieszkał krytycznie wypowiedzieć się przede wszystkim na temat wiodącego prym w wyzwiskach na jego panelu Marka Jówki oraz Jasia Kapeli. Co więcej, Oleksiejczuk zaznaczył, że atmosfera w studiu poirytowała go wówczas do tego stopnia, że następnym razem zamierza włączyć się do dyskusji i w cudzysłowie wyjaśniać uczestników panelu. Następnym razem mówię, wierzę w nich i będę im normalnie cisnął, bo nie dało się tego słuchać, nie? Już po kilku minutach na linii był wywołany do tablicy Jówko, który rozpoczął rozmowę od prowokacyjnego zapytania Oleksiejczuka o dietę, treningi i plan na walkę. Czarek, nie rozumiejąc zapewne prawdziwego charakteru tego pytania, które miało nawiązywać oczywiście do tego, że sportowcy nie wnoszą do świata free fightów emocji, rzeczowo opowiedział o swoich przygotowaniach, jednak już po chwili został wciągnięty przez Jówko do rozmowy o innym charakterze, jako że Marek zaczął zarzucać mu stypiarstwo i pytać go, po co w ogóle przyszedł do frików, a także co w jego karierze poszło wobec tego nie tak. Po jaką cholerę tu przyszedłeś? Ty nie wiedziałeś, jak będzie? Niczego się spodziewałeś. Na konferencji siedziałeś jak kołek, teraz ciśniesz mnie, a tak naprawdę to jest show dla widzów i to widzowie decydują. Ja proszę po zakończeniu mojej rozmowy o ankietę, czy chcemy sportowych waleczek na federacjach fikowych. Ja wiem, że jesteś mistrzem, bym podszedł, to byś mnie zgasił liściem, ale pamiętaj, gdybym prowadził ten panel, na którym ty byłeś, to bym też pojechał po tobie, nie po rodzinie. Zawodnik walczący na co dzień w Federacji FEN nie był jednak skory do zbytniego odpalania się na swojego rozmówcę. Zaznaczył, że on ma w prime sportową walkę i podkreślił, że na konferencji nie widział potrzeby, by wchodzić z nim w dyskusję, jako że ten wydzierał się wówczas bez ładu i składu. Dodał jednak raz jeszcze, że następnym razem z pewnością nie omieszka mu pocisnąć, jeśli zajdzie taka potrzeba. Następnym razem możesz być pewien, że na pewno zostaniesz pojechany. Ja byłem pierwszy raz na konferencji i nie chciało mi się po prostu do twojego poziomu zniżać i z tobą dyskutować. Ale widać, że chyba będę musiał to zrobić, bo jakiś masz, kurde, do mnie problem. I także jeszcze raz, to robimy w dobrej wierze i pokaż coś z siebie, bo na razie to jest lipa, stypa i nic nie pokazałeś. Jedynie co możesz, to chlapać tym głupim swoim ryjem jestem dobry. Chwilę później na łączu był już Adrian Cios, który postanowił kontynuować narrację nadaną przez Jówka, jednak w znacznie ostrzejszy sposób, podkreślając, że nikogo nie obchodzi sportowy status Oleksiejczuka i we frikach, delikatnie rzecz ujmując, nie może on liczyć na żadną taryfę ulgową. Pamiętaj jedną rzecz, przychodząc do frików, nie dziw się, że sadzają cię z frikami, bo każdy ma zajebane to, co ty potrafisz w klatce, tylko przyszedłeś tutaj po to, żeby cię takie friki jak najebały jak psa. I tyle, więc nie dziw się, że cię sadzają z frikach, bo jesteś tu po to, żeby być mieszany z gównem, a nie po to, żeby pokazywać, że jesteś sportowcem. Okay. Co ciekawe, Adrian po zakończeniu swojego wywodu natychmiast się rozłączył, nie dając szans Czarkowi na odpowiedź. Oleksiejczuk, poproszony przez prowadzącego o komentarz do słów Ciosa, podkreślił jednak, że ten z pewnością nie będzie taki pewny siebie, gdy przyjdzie im się spotkać twarzą w twarz na konferencji. Jak go spotkam,
to dostanie karczycho i pójdzie, kurde, płakać w kąt. Drugim bohaterem poniedziałkowego programu był Krzysztof Ryta i w jego przypadku do wywołania większych emocji potrzebne było telefoniczne połączenie z jednym z jego medialnych oponentów, a więc pięściarzem Oskarem Wierzejskim. Panowie dyskutowali ze sobą przez bite kilka minut i w międzyczasie kilka razy dość mocno się na siebie odpalili. Nie no, lepiej zawalczyć w ogródku na bandzie, nie? Oczywiście, lepiej. Zajebiste. Zajebista walka. Zajebiste. W ogródku kogoś rozstawiony. O czym ty gadasz? Chłopie, walczyłeś w ogródku, a ty mi mówisz o jakiejś mojej karierze. Jak ja nie miałem żadnej kariery. Nigdy się nie nazywałem jakimś mega sportowcem. To ty się nazywasz. Ty jak sobie przypierdolę z prawej ręki, to kurwa zostało w pizzu płamia, a tobie przy okazji czaszka kurwa pęknie. Więc o czym my mówimy? Ty jesteś głupi. Czekaj, jeszcze te życzenia urodzinowe. Dawaj. Chuj ci w dupę. Kurwa, neandertalczyk, nie? Po kilku minutach do studia dodzwonił się również Arek Tańcula, który także nie brał tego wieczoru jeńców i skierował w stronę Ryty kilka naprawdę ostrych słów, nie unikając tak zwanych C-wordów czy pewnego popularnego zwrotu kojarzonego z gwarą więzienną. Bóg na dwóch czy coś, mogę cię rozmawiać, nie ma znaczenia. Co ty możesz? Ale... Co ty możesz? Uszu pierdolony, słuchaj mnie uważnie. Dzięki mnie, tylko i wyłącznie dzięki mnie i chyba tym, że cię promowałem na Twitterze, jadąc z tobą codziennie od c***li, kurwi w ogóle. I marzę. Ale to ty jesteś królem c***li. Dzięki temu jesteś w prime, kurwa, i mi powinieneś podziękować, ja powinienem w ogóle dostać 2% człowieku. Zrobić ci blika? Bo jak mam ci się oddzięczyć następny z jakimiś dziwnymi, mokrymi snami do mnie? Dajcie mi spokój. Słuchaj, frajerze pierdolony człowieku, skończ już kurwa te swoje głupie kurwa pierdolenia. No. Dziękuj swojemu panowi, znaczy się mnie kurwa, za to, że cię wprowadził do Freak Fightów. I tyle. I możemy być nawet kolegami, chłopieku, nie ma problemu. Bohaterem trzeciej i ostatniej części programu był Szachta i trzeba przyznać, że to właśnie ten zawodnik miał w poniedziałkowy wieczór najbardziej pod górkę z widzami, jako że zasadniczo co drugi telefon do studia opierał się na wyzwiskach i prowokacjach w jego stronę. W przeciągu trwającego niecałą godzinę panelu nie zabrakło bezpośrednich i bezpardonowych wyzwisk. Ja wiem, że jesteś taki głupi, Szachta, nie? Frajerze Ty kurwa, widzisz, i to jest to, po co ty dzwonisz i po co ty się tutaj uruchamiasz, powiedz. Szydery z jego wyglądu. Wiem, że na pewno wyglądasz jak gruz minionków. No i co? Bo śmieszne łóżka. No. Nie? Fajne łóżka, nie? Podobają ci się? Tak. No. Podobają mi się. No. Pokaż swój ryj, to pokaż swój ryj. Sugestii, że ma on na swoim koncie współpracę z policją i sprzedaż kolegów. Frajerem jesteś i tyle, sprzedajesz się na policji, kurwa. Zobacz, no i takie, słuchaj, takie gadki, kurwa. Ja bym blokował takie numery. No rozpaść się ostatnio, kompletnie zbiałko na ciebie. Ja. Śmieszny jesteś, kurwa, ogólnie. Rozpaliście się Jaguarem na uniwersyteckiej i wydajesz, kurwa, szamana. Czy gruźb spotkania twarzą w twarz chociażby pod studiem? Ale ja nie kozacę, stary, ja tam mogę przyjechać, mogę być 5 minut, ja mam krótki ląd, rozumiesz? Podczas programu znaleźli się też widzowie z nieco luźniejszym podejściem do Bartka, jak chociażby ten, który zadał mu pytanie o memiczny taniec z policją na TikToku. Czy zatańczyłby z policją na TikToku, do filmiku na TikToka? Co ciekawe, wygląda na to, że torunianin zaczyna powoli rozumieć, na czym polega ten świat i w zasadzie ani razu nie dał się sprowokować. Przez cały program Szachta utrzymywał spokój nawet w obliczu ciężkich obelg lecących z ust rozmówców i jedynie kilkukrotnie poprosił o ich rozłączenie, podkreślając, że rozmowa z takimi osobami nie ma sensu. W trakcie programu nie zabrakło ponadto rzecz jasna wątku zmiany rywala dla Szachty, który przyznał, że jest nie do końca zadowolony z tej roszady i zależało mu na tym, by walczyć z Tazim, natomiast starcie z Alanikiem jest dla niego znacznie mniejszym wyzwaniem. Zadeklarował jednak, że zamierza rozprawić się z Kwiecińskim na najbliższej gali, a następnie tak czy siak doprowadzić do walki z Tazim. Co ciekawe, Bartek przyznał też, że za walkę z Alanem dostanie większe wynagrodzenie, aniżeli w przypadku starcia właśnie z Mataczyńskim. Ponadto Szachta zasugerował też, że Kamil przestraszył się ich starcia, stąd roszady na karcie walk. Chwilę później na linii był już sam Tazi, który w odpowiedzi na to, dlaczego jednak nie walczy on na najbliższej gali z Szachtą, przyznał, że przeanalizował sytuację ze swoim menadżerem i doszli oni do wniosku, że walka z Kasiuszem może dać mu więcej pod kątem marketingowym. Ponadto panowie zawalczą w boksie, więc Kamil będzie miał szansę na zgarnięcie wygranej w trzech różnych formułach, jako że wcześniej walczył on we frikach w MMA i K1. Po kilku minutach panowie zaczęli jednak rozmawiać na temat tego, by nie rezygnować z ich walki już na tej gali i obaj zadeklarowali, że jeśli wygrają swoje pojedynki i wyjdą z nich bez szwanku, to są gotowi zawalczyć ze sobą jeszcze w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na takie rozwiązanie musi jednak przystać federacja, która ponadto musiałaby im dopłacić za kolejną walkę. Jeżeli ja nie będę skontuzjowany i ty nie będziesz skontuzjowany i... Nie. I wygramy przede wszystkim swoje pojedynki, czy robimy waleczkę?
Okej, jak dołożę trochę bonusik, to może... Zajebiście. Czekamy na decyzję Tomka Bezronka a propos takiego super fajtu. W niedzielę na kanale Buddy odbyła się transmisja z finału jego loterii, w której jak zawsze do wygrania były samochody marek premium. Loteria ta miała być ostatnim akcentem YouTube'owej przygody dla Buddy, jednak jak się okazało, twórca nie może w spokoju przejść na swego rodzaju emeryturę, jako że w poniedziałek prawdopodobnie wraz ze swoją partnerką został on zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego. Ponadto wraz z zatrzymaniem doszło do skonfiskowania co najmniej kilku samochodów należących do Kamila. Jeszcze tego samego dnia w sieci pojawiły się nagrania, na bazie których można stwierdzić, że zabezpieczone przez służby zostały również pojazdy będące nagrodami w niedzielnej loterii. Również w poniedziałek około godziny 13 Centralne Biuro Śledcze Policji opublikowało w tej sprawie oficjalny komunikat, który potwierdza de facto ich działania względem youtubera. Powodem czynności mają być działania, cytując, grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym hazardem oraz loteriami internetowymi. W tym samym komunikacie zawarto również wzmiankę o tym, że dla dobra sprawy CBŚ nie będzie przekazywać do opinii publicznej szczegółowych informacji o zakresie wykonywanych czynności, a sprawa jest nadzorowana przez Prokuraturę Krajową. Jako że nasz kanał jest poświęcony w całości branży freakfightowej, to nie będziemy zbyt mocno zagłębiać się w sprawę Buddy, jako że nie ma on praktycznie żadnego związku z tym uniwersum, poza kilkoma współpracami z Federacją Fame właśnie przy okazji organizacji loterii, a konkretnie przygotowywania samochodów do wygrania. Jak się jednak okazuje, przy okazji wybuchu tej afery oberwało się również innym twórcom, znacznie bardziej kojarzonym ze światem freaków. W tym newsie zgromadziliśmy dla Was wszystkie internetowe doniesienia w tym zakresie. Tuż przed południem na jednym z twitterowych profili ukazała się lista twórców, którzy poza Buddą również mieli zostać zatrzymani przez służby, a wśród nich znalazły się ksywy takie jak MGP i Samu, Bungie, Detailer czy Oj Wojtek. Jak można dość łatwo zauważyć, na liście znalazły się więc postaci, które w przeszłości organizowały swoje loterie. Informacje przekazane przez właściciela tego profilu nie są rzecz jasna w żaden sposób potwierdzone i nie ma na ten moment przesłanek ku temu, by brać je za pewnik, jednak do jego słów postanowiło odnieść się wielu wymienionych na liście twórców, w związku z czym informujemy o nich dla kontekstu. Jako pierwszy do internetowych doniesień odniósł się Bandura, który nagrał w tym temacie instastory, na którym zaprzecza, jakoby doszło do jego zatrzymania i w związku z wieloma telefonami i wiadomościami, które otrzymuje, zaapelował do widzów, by nie brali na poważnie wszystkiego, co zobaczą w sieci. Nikt mnie nie zatrzymał, siedzę w domu właśnie i jadę kręcić odcinek, także przestańcie też ludzie siać ferment, bo to ile dostałem telefonów, czy wszystko git, to przechodzi ludzkie pojęcie. Po jakimś czasie dość niepokojąca storka pojawiła się jednak na Instagramie innego z członków Bungie, czyli Tuszola. Według jej treści Łukasz miał zostać zatrzymany w poniedziałkowy poranek. Szybko do sprawy odniósł się jednak Ginold, który zasugerował, że aktywność na profilu Tuszola była po prostu żartem i podkreślił, że członkowie YouTube'owej i streamerskiej ekipy mają się dobrze. No widzowie, Tuszol został podobno zatrzymany za nielegalne sprzedaż oczywiście wędek i zanęt na ryby. Także sprawa jest do wyjaśnienia. Widzisz, Tuszol? Dojechało cię. Mogłeś normalnie zrobić to koło fortuny, a nie kombinować. Na kolejnej storce Ginold był już w towarzystwie samego Tuszola oraz Bandury, prawdopodobnie w trakcie nagrywania odcinka, i panowie raz jeszcze zaznaczyli, że nie zostali zatrzymani, a Tuszyński potwierdził, że jego relacja była prankiem. Widzowie, udało się go odbić. Tuszol jest już w bezpiecznej miejscówce, schowany. Najważniejsze przesłanie. Nie wierzcie, widzowie, w to, co jest pisane w internecie, bo Tuszol was strollował, tak? Łykacie wszystko jak pelikany. Weryfikujcie dane, zanim zaczniecie. Kolejną osobą, która zdementowała doniesienia Twitterowicza, był Oj Wojtek, który na posta z rzekomą listą zatrzymanych odpisał w komentarzu po prostu XD. Głos w sprawie zabrał również Marcin Malczyński, który podkreślił, że jest w kontakcie m.in. z Nitro, Oj Wojtkiem oraz wymienionym na liście Detailerem, którzy potwierdzili mu, że wcale nie zostali zatrzymani. I mordeczki, nie wierzcie też żadne dezinformacje. Gadałem z Oj Wojtkiem, gadałem z Detailerem, Nitro też na wolności, wszyscy są ok. Tu chodzi prawdopodobnie tylko o środowisko Buddy i tą firmę, z którą on tam sobie działał, w jakiś sposób zostali oskarżeni. W związku z tym można już śmiało założyć, że wspomniana lista była całkowicie fejkowa. W międzyczasie w sieci zaczęły pojawiać się również doniesienia o tym, że zatrzymany został Nitrozyniak, który również z uśmiechem na ustach zdementował te kwestie na swoim Instastory. Mnie nikt nie zatrzymał, jestem niepowstrzymany, wiem, że nie damy plamy, jestem up, up, up. Widzowie, z ostatniej chwili awansowałem dzisiaj w rankingu jedną pozycję, jeśli chodzi
o najdroższą kolekcję aut. Jak się wkrótce okazało, zamieszanie wokół Buddy i jego działalności związanej z organizacją loterii zmusiło do zmiany biznesowych planów inne osoby planujące zorganizowanie gry losowej tego typu. Mowa tu o braciach Malczyńskich, którzy podjęli decyzję o przełożeniu startu swojej loterii, o czym Dawid poinformował na swoim Instastory, cytując najważniejsze informacje: nasza akcja ma wszystkie potrzebne zezwolenia, jest robiona w 100% legalnie i zgodnie z prawem, jednak nie chcemy jej przeprowadzać w takiej atmosferze dram oraz niedomówień i fake newsów, ponieważ ma to być fajna zabawa, a nie robienie akcji i zasięgów na dramach czy zatrzymaniu innych osób. Zdecydowaliśmy się przełożyć start akcji, o terminie poinformujemy Was tak szybko jak to możliwe. Informacja o zatrzymaniu Buddy pobudziła do wzmożonej aktywności również inne postaci związane ze światem freak fightów. Jedną z nich był rzecz jasna Nathan Marcoń, który wstawił w poniedziałek w tym temacie kilka instagramowych relacji. Na pierwszej z nich dla kontekstu udostępnił on kilka nagłówków artykułów, które pojawiły się w związku z tą aferą w sieci, a w kolejnej udostępnił swoją własną relację sprzed 2 dni, na której zapowiedział, że zbliża się coś grubego, co poskutkuje, cytując, zniknięciem kilku postaci oraz korporacji. Do wspomnianej relacji Marcoń dopisał: co tam, Nathan Farmazon, a to dopiero początek ciekawych zmian w polskim internecie. W kolejnej storce Nathan wstawił zdjęcie z jednego z samochodów Buddy pakowanego na policyjną lawetę, które podpisał słowami: z tego co wiem, dużo osób może jeszcze poznikać. W ostatniej relacji z tej serii Pierzasty zapowiedział, że to nie koniec policyjnych ruchów w tej kwestii, cytując: oczekujcie kogoś filmu, oczekujcie również zatrzymania. 2 dni temu mówiłem wam o Budzie, a teraz powiem wam o kolejnej dużej osobie, korporacji. Sprawa poważna, więc tu również nie mogę zdradzić ksywki, ale ogarniecie to. Przez kilka dni, nie licząc dzisiaj, nie będę aktywny, będę pomagał w pewnej ciekawej sprawie. Oczekujcie znaku życia na Instagramie i transmisji live na dniach. Specjalnie przekładam projekt IRL dla tej sprawy. Co ciekawe, swój komentarz w tej sprawie i sugestie, jako że to on maczał palce przy zatrzymaniu Buddy, wygłosił w poniedziałek również Jacek Murański. Stary Muran wstawił na swojego Instagrama urywek z jednego z live'ów aferek, na którym Budda proponuje przeprowadzenie ankiety, na mocy której widzowie mogliby zdecydować o tym, czy chcą usunąć Murana z frików, który podpisał słowami: ty Bujda, trzeba było mnie nie wkurzać, no to nara Bujda, powiadałeś publicznie i bez żadnych łobuzie hamulców, że Jacek Murański to, cytując, Żyk, a Jacek Murański jest cierpliwy jak sęp, niech ci cela zimną będzie, krętaczu. PS, a jak mówiłem, że to Bujda, a nie żadna Budda, to byłem wyszydzany. Ponadto Muran zasugerował, że to nie koniec swego rodzaju czystek w polskim internecie, pisząc: who's next, Gimperaka, Wardenga, Sylwunia, takie mam przecieki, że to właśnie ty, dewiacyjny przygłupie z lasu, jesteś najbliżej zimnej wody z zimnej celi. Ciąg dalszy nastąpi, Sylwester, Stonuk, czy może jednak Nitoniowo, czyli Nitro, poczekamy, zobaczymy. Pozostając w temacie Jacka Murańskiego, to jeszcze tego samego dnia opublikował on kilka relacji dedykowanych przedstawicielom Federacji Prime. Z relacji wynika, że organizacja miała nie wypłacić mu wynagrodzenia za niedoszły pojedynek z Pawłem Jóźwiakiem na gali Prime 9, do którego nie doszło jednak nie z winy Murana, jako że były prezes FEN ogłosił dzień przed walką, że jest chory. W pierwszej storce Murański opublikował zdjęcie jednego z członków zarządu Prime, Bartosza Szuby, z przeróbką memicznego internetowego nagrania "Gdzie pieniądze są za las". W kolejnej wstawił urywek z wywiadu prezesa Bezronka na kanale Szalonego Reportera, który informuje, że Federacja pozytywnie rozwiązała z Muranem kwestie finansowe. Jacek dostał jakieś pieniądze? Było to w kontrakcie? Możesz o tym powiedzieć? Za to, że Paweł się tak późno wycofał? Czy ja jakby, jak wiesz, no bo też się zawodnik już odwołuje do ostatniego dnia. Tak, sprawy finansowe z Jackiem są rozwiązane pozytywnie. Okej, czyli ty jakoś tam dogadaliście się. Tak jest. Tę narrację Jacek skwitował słowami: mają tupet, kurysyny. Sprawy finansowe z Jackiem Murańskim są rozwiązane. A z jakim Jackiem? Bo Jacek Murański nic o tym nie wie. W kolejnych storkach Muran w odpowiedzi na pytania obserwujących przyznał, że wspomniany wcześniej Szuba był niegdyś jego kolegą, jednak najwyraźniej kwestie finansowe okazały się dla niego ważniejsze. Zamieścił również screeny SMS-ów, na których widać, że rozmowy na temat opłacenia jego faktury zaczęły się już w sierpniu, jednak według opisu do tego czasu miał on nie otrzymać wynagrodzenia. W poniedziałkowy wieczór transmisję na żywo przeprowadził Sylwester Wardenga, który nie omieszkał podzielić się z widzami swoimi przemyśleniami na temat feralnych loterii. Sylwek podkreślił, że większość podmiotów organizujących je w ostatnim czasie na polskim YouTubie decydowała się korzystać ze swego rodzaju myku prawnego i sprzedawała losy jako dodatek do e-booków, co sprawiało, że firmy miały do zapłaty znacznie mniej podatku VAT, aniżeli w przypadku bezpośredniej sprzedaży losów, co mogło być powodem zainteresowania się służb. No wiecie, ludzie to kupowali te losy, no bo chcieli wziąć udział w loterii. Ale było, że no wiesz, jak kupisz udział w loterii, to masz e-booka. A za e-booka jest mniejszy VAT. I dzięki temu, na przykład, jak mieliście cenę, tam nie wiem, przypuśćmy, żeby było łatwiej liczyć, 100 zł, no to trzeba było odprowadzić tego VAT-u chyba tam 8 zł, a nie 20, na przykład 3, nie? I to już było, wiecie, przy takich obrotach i tak dalej. Natomiast każdy tak robił z tych, co robili loterię. Ponadto Druid podzielił się z widzami swoimi informacjami dotyczącymi zarobków influencerów na wspomnianych loteriach, wyznając, że były one ogromne i nawet w przypadku akcji, które zdawały się nie kończyć zbyt dużym sukcesem, jak chociażby ostatnia loteria Oj Wojtka, organizatorzy mieli notować po kilka milionów złotych zysku. YouTuberzy tacy mali, którzy już trochę byli zapomnieni, potrafili wyciągnąć ponad 1 milion na takich loteriach, gdzie się wydawało, że nikt prawie tych losów
losów nie kupuje. Oj Wojtek robił loterię w czasie, kiedy akurat Konop wypuszczał film i też wyszło mu bardzo na plus Oj Wojtkowi. To były ogromne pieniądze dla youtuberów. Sylwek przyznał również, że on sam wielokrotnie otrzymywał propozycje dołączenia do projektu tego typu, jednak nie zdecydował się na taki ruch, mimo iż jak dziś szacuje, mógłby na nim zarobić nawet kilkanaście milionów złotych. Podejrzewam, żebym zarobił na tym kilka albo kilkanaście milionów, ale taką podjąłem decyzję. Teraz mi się wydaje, chyba na tej samej transmisji Wardęga wyznał, że dochodzą go słuchy o tym, że Boxdel jest w trakcie tworzenia na niego nowego filmu. W tym celu Baron ma bowiem prosić pracowników Goats o przekazanie mu informacji kompromitujących Sylwka. No bo doszły mi informacje, że ten kolejny film Mitomana jest tworzony na mój temat, bo wypytuje pracowników Goats, czy mają jakie brudy. Naprawdę, nie? Ale to już tym, co się w ogóle Mitomanem nie przyjmuje. We wtorkowe popołudnie w sprawie Buddy pojawiło się już znacznie więcej konkretów. Wówczas swój komunikat na oficjalnej rządowej stronie gov.pl opublikowała prokuratura krajowa. Z jego treści wynika, iż Budda oraz 9 innych osób usłyszało zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się organizowaniem nielegalnych gier hazardowych, które ukrywano pod pozorem loterii. Działalność przestępcza miała obejmować także wystawianie fałszywych faktur VAT, które nie dokumentowały rzeczywistych transakcji, co prowadziło do uszczuplenia należności Skarbu Państwa. Kolejnym zarzutem jest pranie brudnych pieniędzy polegające na tworzeniu pozorów legalnych transakcji poprzez przekazywanie środków między kontami osób objętych śledztwem. Łączna kwota pieniędzy objętych przestępczym procederem wyniosła ponad 126 milionów złotych, a zabezpieczone przy okazji zatrzymań mienie, w tym 51 samochodów, nieruchomości, gotówka oraz sztabki złota, są warte łącznie około 140 milionów złotych. Wszystkie zarzuty dotyczą działalności w okresie od października 2021 do października 2024 roku. Ponadto wobec 4 osób złożono wnioski o areszt, pozostali objęci zostali środkami wolnościowymi. Nie wiadomo jednak dokładnie, kto z zatrzymanych mógł liczyć na takie traktowanie. Wszystkie osoby zatrzymane w tej sprawie nie przyznały się do zarzucanych im czynów i złożyły wyjaśnienia. Co więcej, temat stał się na tyle głośny, że mówiono o nim nie tylko w internecie, ale i w bardziej tradycyjnych mediach, takich jak telewizja. Reportaż o sprawie przygotowała m.in. stacja TVN24, która poprosiła o komentarz obrońcę Buddy, pana Mateusza Mickiewicza. Radca prawny przyznał, że wobec jego klienta zostały przeprowadzone czynności procesowe, jednak zaznaczył, że nie przyznaje się on do zarzucanych mu czynów. Mój mocodawca oczywiście nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Złożył obszerne wyjaśnienia. Będziemy oczywiście dochodzić sprawiedliwości i wykazywać, że te zarzuty są absolutnie bezzasadne. Dodał on, że Budda niczego nie ukrywa i wykazuje chęć do współpracy z organami ścigania, a także przedstawił dowody na swoją niewinność. Pan Kamil absolutnie niczego nie ukrywa. Złożył szerokie wyjaśnienia, współpracuje z organami ścigania, natomiast w żadnym zakresie żadnego czynu zabronionego nie popełnił i przedstawił na to szeroki materiał dowodowy. Nie chciał on ponadto udzielać mediom większej ilości informacji w tej sprawie. Federacja KSW nawiązuje strategiczną współpracę z Kanal Plus. Kalido w rywalu na XTB KSW 100. Grzebyk atakuje słownie Bartosińskiego. Szpilka kolejny raz ostro wypowiada się o Diablo. Czy KSW ma konflikt z Octagon MMA? Kawulski dziękuje Różalowi za tyle lat współpracy. To i więcej informacji znajdziecie na zaprzyjaźnionym kanale MMA Info. Serdecznie zapraszamy.